Warsztaty, zabawy i wycieczki integracyjne, bal karnawałowy, Dzień Dziecka i wiele innych ciekawych wydarzeń. Dębicka Biblioteka planuje kolejne zajęcia kreatywne dla dzieci z Ukrainy. Dzięki udziałowi w trzeciej edycji Przystani Świętego Mikołaja otrzymała z fundacji 41 tysięcy złotych na organizację wspaniałych atrakcji. Trzecia edycja Przystani Świętego Mikołaja. Aplikowaliśmy o te środki. Dostaliśmy sumę 41 tysięcy złotych na różne zajęcia kreatywne dla dzieci z Ukrainy. Między innymi będziemy mieć warsztaty z literaturoznawcami, którzy tutaj do Dębicy przyjadą. Między innymi będziemy mieć różne zabawy integracyjne dla dzieci. Już pierwsza niebawem odbędzie się 17 lutego. Będzie to zabawa karnawałowa, która będzie poprzedzona warsztatami robienia masek karnawałowych. Oprócz tego dostaliśmy środki na realizację Dnia Dziecka, jak również na wyjazdy integracyjne, między innymi do Centrum Łukasiewicza w Rzeszowie, do Kolbuszowej. Tam też odbędą się warsztaty. Tych działań jest bardzo, bardzo dużo zaplanowanych. No, cieszymy się, że przede wszystkim będą to zajęcia kreatywne, rozwijające umiejętności dzieci, ale także poprawiające naukę języka polskiego, ale też będą zajęcia terapeutyczne, wspierające dzieci, które będą przeprowadzane przez psychologa, który będzie zatrudniony w ramach Przystani Świętego Mikołaja. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy znalazła się wśród 33 placówek z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie na organizację zajęć w ramach Przystani Świętego Mikołaja. W tej edycji weźmie udział 30 dzieci i potrwa ona od lutego do sierpnia.